Dzisiejsze porównanie można traktować właściwie dwojako, bo samochody, które tutaj za mną stoją, mogą być autami dostawczymi, ale mogą być też samochodami kombi, takimi do przewozu osób. Nadadzą się na samochody rodzinne i takie wersje właśnie dzisiaj mamy, ale oglądając te samochody możecie też sobie spokojnie myśleć o tym, co by było, gdyby to były auta dostawcze, gdyby na przykład miały tylko przedni rząd siedzeń. Zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Może małe przedstawienie tych samochodów, tu po mojej lewicy to jest oczywiście Volkswagen Caddy, samochód produkowany w Polsce, doskonale go znacie, to jest wersja od 2020 roku na nowej płycie podłogowej, którą dzieli z najnowszą generacją Volkswagena Golfa. To jest samochód, który oczywiście jest przednionapędowy, do pewnego momentu był oferowany jako 4x4 z dwulitrowym dieslem. Niestety tego już nie ma w cennikach. My mamy wersję krótszą, jeszcze jest wersja Maxi i ta wersja Maxi może być 7-osobowa. My mamy wersję 5-osobową. A do starcia z tym samochodem wybraliśmy Nissana. Jest to Nissan, który jest dostępny od 2022 roku, ale ma swoje pojazdy bliźniacze. Jest to oczywiście Renault Kangoo i Mercedes Citan. Te dwa modele są dostępne rok dłużej, bo od 2021 roku. W przypadku tego modelu nie mamy wersji przedłużonej. Były takie zapowiedzi podczas prezentacji tego auta, że Nissan Townstar będzie miał wersję przedłużoną i będzie miał wersję 7-osobową. Póki co to się nie sprawdziło. Ten samochód wygląda w ten sposób, jest tylko i wyłącznie ta wersja krótka, no bardzo porównywalna do tego Caddy'ego, który stoi obok. No co ciekawe, w przypadku Nissana mamy wersję topową, ona się nazywa Tecna, kosztuje mniej więcej 140 tysięcy złotych. Link do naszych cen oczywiście pod filmem. W przypadku Volkswagena dano nam wersję podstawową, ale jest to wersja podstawowa, która jest wzbogacona. Na przykład ma lakierowane zderzaki oraz dużo dodatkowego wyposażenia w środku. Wyjściowo ona kosztuje 140 tysięcy złotych brutto. Gdy dodamy te dodatki, no to mamy jakieś 23,5 tysiąca złotych. I taka jest mniej więcej różnica między tymi pojazdami, jeżeli chodzi o cenę. Czy warto dopłacać do Volkswagena? Zaraz sobie zobaczymy. No bo wersja podstawowa, no to tam chyba nawet stoi. A w sumie mogę Wam ją pokazać. Zaraz Wam ją pokażę. Proszę bardzo, tak wygląda zwykła wersja. Jak widać, nielakierowane zderzaki, nieprzyciemnione szyby. W środku też dużo mniejszy ekran. Pokażę Wam to, bo potem Wam pokażę, jak wygląda to w tamtym samochodzie. No i co? Tak wygląda przód. Dobra, wracamy teraz do tamtych pojazdów. Myślę, że warto zajrzeć pod maski, bo to są doskonale znane silniki, w tym wypadku benzynowe. Caddy'ego oczywiście w dieslu można sobie zamówić. W przypadku Townstara mamy tylko wersję elektryczną. No tutaj mamy 1.5 TSI, ale o zmniejszonej mocy do 115 koni, 220 Nm, silnik czterocylindrowy. Tu również silnik czterocylindrowy, ale nieco mniejszy. Jest to HR-ka nissanowska, więc dobrze, że wreszcie w Nissanie jest nissanowski silnik. No tak trochę mówię pod kątem tego, że ten silnik też występuje na przykład właśnie w Citanie i w Renówkach różnych. Tutaj też mamy zmniejszoną moc, bo zamiast 150 mamy 130 koni, nieco więcej newtonometrów, bo 240. Ale jeżeli chodzi o osiągi, te samochody są bardzo porównywalne. Myślę, że takie 12 sekund do setki, nieco więcej, 180 parę na godzinę. No i spalanie, które i jeden, i drugi producent podaje mniej więcej w okolicach 7 litrów na 100 km. Czyli jeżeli chodzi o napęd, mamy bardzo zbliżone samochody, dwa małe turbosilniki czterocylindrowe. No, myślę, że to nie jest głupie rozwiązanie. Te silniki tak do 90 na godzinę są bardzo oszczędne. Nissanem jeździliśmy dłużej, Volkswagena mamy teraz pożyczonego. Przy 140 Nissan przestaje być oszczędny, bardzo dużo wtedy pali, ale tak do 90 do 100 jest to bardzo, bardzo oszczędne auto w trasie. I myślę, że to właśnie o takie prędkości chodzi. Takich samochodów nie kupuje się po to, żeby nimi szaleć, a raczej po to, żeby nimi dużo wozić. Teraz zobaczmy, jak dużo tymi samochodami można przewieźć. W przypadku jednego i drugiego samochodu w wersjach osobowych, no mamy takie wielkie klapy, które, zobaczcie, dość ciężko się zamyka. Zobaczmy, jak to wygląda w Volkswagenie. Tu również mamy rączkę. No, no porównywalnie ciężko. Myślę, że nie ma co tutaj się czarować. Jedna i druga klapa trochę ważą. Otwieranie. No, tu z kolei trzeba mieć dużo miejsca, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby nie parkować blisko samochodów. Bo można tymi klapami bardzo łatwo
w coś uderzyć. Ale jeżeli chodzi o możliwości przewozowe, to zobaczcie, one są gigantyczne. Nissan podaje, że do tej półeczki, o której to jest taka dosyć specyficzna, bo składana, jest 700 litrów w tym samochodzie. Czy jest to jakaś podwójna podłoga? Nie ma jej. Także tak, tutaj mamy 700 litrów. W przypadku Volkswagena ciężko znaleźć te informacje, ale udało mi się znaleźć, że mamy 50 litrów więcej. Rzeczywiście na oko ten bagażnik wydaje się być większy. Tutaj mamy jakieś gniazdo 12V. Tak to wygląda, no trochę wyżej też jest poprowadzona ta linia, więc być może stąd się bierze te 50 dodatkowych litrów. Również podłoga nie jest podwójna. Koło zapasowe w niezbyt praktycznym miejscu, ale to jest standard w tych samochodach. Od lat koło zapasowe znajduje się właśnie pod spodem. Także nie polecamy nikomu złapania gumy. Ja pamiętam, kiedyś złapałem w Doblo gumę. No i właśnie musiałem gdzieś tam podczas takiej niezbyt przyjaznej zimy kłaść się pod autem i odkręcać te koło, żeby sobie je zmienić. Najpierw przednia część Nissana. No widać, że to jest samochód dostawczy, że tak został zaprojektowany. Widać to zwłaszcza po jakości tych materiałów, po tym, że tutaj przed kierowcą jest taka wielka połać plastiku. No ale dzięki temu, że jest to auto dostawcze, mamy różne takie fajne schoweczki, tutaj akcesoryjny element do mocowania telefonu. Dosyć prosta obsługa, bardzo przypomina tę renówkę, którą de facto jest. Zapalmy sobie to auto. Test systemów pokładowych. No tak to wygląda dokładnie jak w renóweczce. Tak, nie mamy tu pokrętła do radia, co jest pewnym minusem. Ale zobaczcie, jak przystało na takie auto, na dostawczaka średniej wielkości. Gałka zmiany biegów dosyć wysoko. Fajne, proste pokrętła do tego, żeby można sobie było robić, ustawiać klimatyzację i schowek przed pasażerem, taki fajny, wysuwany. Taka specyficzna, ekologiczna skóra na fotelach. Cup holdery, o proszę bardzo, mamy nawet indukcyjną ładowarkę w tym samochodzie. Schoweczek taki dosyć głęboki, ale niewielki. Do tego różne półeczki, nie półeczki. Prosta w sumie obsługa. No i oczywiście jeszcze tutaj mamy półeczkę, a tutaj nad głowami pasażerów i kierowcy również mamy taką, no chyba niezbyt praktyczną, ale w sumie jakieś dokumenty można tam sobie wrzucić. Ogromne osłony przeciwsłoneczne z lusterkami. I tutaj co jeszcze jest? O, jeszcze jest takie lustereczko, żeby zobaczyć sobie, co się dzieje z tyłu. Takie jak to zwykle było w vanach, a vanów jest coraz mniej na rynku niestety, więc te samochody pewnie powinny vany gdzieś tam zastąpić, a pytanie, czy my chcemy vany. No i teraz czas na Volkswagena. W przypadku tego samochodu, no też połacie tego plastiku są gigantyczne, też mamy tutaj taką półeczkę schowek, ale no jest takie wrażenie, że jednak tego wszystkiego jest tutaj mniej. Odpalanie z kluczyka, normalne zegary jeszcze. Ale już ten ekran tutaj większy, w tym samochodzie bazowo jest nieco mniejszy. No i niestety też nie mamy potencjometru do radia. Czy to się odpali? Odpaliło się. Bardzo dobrze. No i niestety ta klimatyzacja jest sterowana tutaj z tego poziomu. To jest duży minus tego samochodu. Fajnie, że na kierownicy są normalne przyciski. To bardzo dobrze wygląda. Tu jeszcze też mamy normalne, a tu już mamy te takie nowocześniejsze. Nie jestem fanem tych rozwiązań. Dwa gniazda USB, cup holdery, automatyczny hamulec postojowy, schoweczek, no w sumie podobnej wielkości jak w Nissanie. Zobaczmy, jak wygląda ten przed pasażerem, taki klasyczny, niewysuwany jak tam. Mam wrażenie, że jest troszkę mniej schowków tutaj, ale ten nad głowami, jak przystało na tego typu naturalizowane auto dostawcze jest. Tutaj fajnie, sprytnie schowana pani krączka. Nie, no bardzo przyzwoite auto, te zegary bardzo ładnie wyglądają, ale wydaje mi się, że nie są mniej praktyczne, jeżeli chodzi o obsługę, niż Nissan. Jestem ciekaw, jak wygląda tylna część tych pojazdów. I w jednym i w drugim modelu standardem w tych wersjach osobowych są drzwi przesuwane z dwóch stron, tak wygląda kanapa Nissana. Przy okazji zobaczmy, jak ona się składa, bo można ją złożyć jednym ruchem ręki. Oczywiście trzeba by przesunąć fotel, ale generalnie usiądźmy sobie tutaj. Zamykanie drzwi, no trzeba troszeczkę siły. Ale fajne jest to, że tutaj sobie można z tyłu opuścić szybę. Mamy stoliczki tutaj z tyłu. Jak przystało na prawdziwy samochód rodzinny, na vana.
Mamy tutaj dwa gniazda USB, gniazdo 12V na wiewy, nie widzicie tego zbyt dobrze, bo ciężko się tu dostroić światłem. No i ilość miejsca jest taka wystarczająca. No troszeczkę tutaj tak pionowo się siedzi, mimo wszystko jest to takie, no czuć, że to jest samochód dostawczy. Ciekaw jestem, jak to będzie w Volkswagenie i teraz do Volkswagena Was zapraszam. Tak wygląda tylna część pojazdu. Ilość miejsca myślę, że bardzo porównywalna do tamtego samochodu. Ale drzwi zamykają się dużo prościej, bo są lżejsze, za to nie mamy tutaj możliwości otwierania szyb w tym aucie. Teraz Wam pokażę, jak się składa ta kanapa tutaj. Tu będzie łatwiej, bo fotel jest przesunięty. Tutaj mamy drugą rączkę. O, tak jak w Scenicu. No i tutaj też plusem jest to, że to można wyciągnąć, czyli te fotele można sobie całkowicie wyciągnąć. Czyli de facto, jeżeli chodzi o regulację, która jest lepsza niż w tamtym samochodzie, niż w Nissanie. Ale ciężko to zrobić jedną ręką. I możliwości ustawienia, ten samochód jest lepszy. Proszę bardzo, dwa nawiewy, dwa gniazda USB. No i mam takie wrażenie, że dzięki temu, że tu jest regulowane oparcie, że można je sobie ustawić pod różnymi kątami, jest wygodniej, ale też no dalej troszeczkę siedzi się jak w aucie dostawczym, ale no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tylną kanapę, to ten samochód jest nieco lepszy. A chociaż z drugiej strony no samo składanie, jak widzieliście, wymaga dwóch ruchów, ale za to całkowicie da się usunąć tę kanapę, czego w Nissanie niestety nie da się zrobić. No dobrze, czas się teraz tymi samochodami przejechać i zobaczyć, jak one się zachowują podczas jazdy, bo to jest to, co tak naprawdę najbardziej mnie tutaj interesuje. Tak, dużo można mówić o tym, że są to samochody, które zastąpią wany, ale prawda jest taka, że są to auta dostawcze. Nie ukryje tego żadna kamera, nawet tak wysokiej jakości, ale jest to pewnie kamera z dodatków. Swoją drogą ciekawe, czy wersja podstawowa miałaby tutaj przyciski do klimatyzacji. Być może tak by właśnie było. I pokrętło do radia? To jest możliwe. Samochód jest autem dla klientów serwisu, więc trochę nie dziwią te dźwięki, które tutaj z tyłu dochodzą, ale sam fakt, że dość mocno je słychać, świadczy już na pierwszy rzut oka o tym, że mamy do czynienia z samochodem, no, który no jest autem dostarczonym, jak wielka wycieraczka z tyłu. Ale dobrze, że jest. No, troszkę tutaj dochodzi dźwięków, ale domyślamy się, że to auto stało. I stąd pewnie jakaś minimalna korozja hamulców. No, nie jest to tytan mocy. Zdecydowanie chyba najsłabsza wersja, a przy okazji przed nami starszy Caddy. Ale cieszy mnie to, że to są auta produkowane w Polsce, że to się nie zmienia. Chociaż te pierwsze to chyba były pick-upami, nie? To w ogóle nie były w Polsce produkowane. To chyba nawet były produkowane gdzieś w obecnej Chorwacji. 50 na godzinę, czyli tyle możemy. Czwarte przełożenie z 6, poniżej 2000 obrotów, czyli wyraźnie czuć, że jest to samochód nastawiony na to, żeby jeździć raczej spokojniej, żeby niewiele palił. Myślę, że takie 7 w trasie, jak się spokojnie jedzie, jest do uzyskania, ale pewnie do 100 na godzinę. Ale tak, tak bardzo przyjemnie jeździć tym samochodem, aczkolwiek no nie udało się Volkswagenowi ukryć tego, że to jest samochód dostawczy. Nawet ten dźwięk, który teraz sobie gdzieś tutaj dobiegł z drzwi, jak przyjechaliśmy przez jakąś dziurę, no świadczy o tym, że no tak, no, to jest samochód dostawczy. Bardzo udany, bardzo fajny, ale nie jest to auto osobowe. I trzeba mieć tego świadomość w momencie, gdybyście wybierali takie auto. Czy ja to mogę zawrócić? No i bardzo dobrze. Nie jest tak duży, jak to największe auto dostawcze, które swoją drogą ja bardzo lubię. Jest to raczej taki poziom zwykłego samochodu osobowego, zwykłego SUV-a, więc spokojnie w takim aucie można się odnaleźć. No, troszkę ma turbodziurę ten silnik, jest to odczuwalne. Być może jeszcze auto ma niewielki przebieg, nie, ma 33 tysiące km, który się powinien ułożyć. Pewnie z tym dwulitrowym dieslem dużo lepiej by się tym autem jeździło, ale ponieważ Nissan nie ma takiej wersji, nie ma silnika wysokoprężnego, no to no, musimy porównywać to, co jest, ale też z drugiej strony, jeżeli chodzi o samochody rodzinne, no to wiadomo, że diesel nie jest najczęściej wybierany. Jeżeli chodzi o samochody dostawcze, no to jest coś zupełnie innego. Aczkolwiek
Myślę, że przy jakiejś takiej miejskiej eksploatacji benzyna nie jest najgłupszym pomysłem. Pewnie gdybyście dużo latali trasę, to ten diesel jest jak najbardziej na miejscu. No, bardzo sympatyczny, fajny samochód, ale no, tak jak mówię, gdybym oceniał samochód dostawczy, to dałbym dużo, dużo więcej punktów niż w momencie, kiedy oceniam tego Caddy'ego jako auto osobowe. To nie jest auto osobowe. Próbuję to ukryć, ale robi to w taki sposób no, nie do końca najlepszy. Niezbyt precyzyjna jest skrzynia biegów. No i przede wszystkim to wyciszenie, to, że dość dużo hałasów tu do mnie dochodzi i jak przejeżdżaliśmy przez dziurę i tak dalej. No, prawdopodobnie jest też bardzo podatny na boczny wiatr. Oczywiście jego konkurent jest dokładnie tak samo podatny, ale tak jak mówię, no, do takiego poziomu vanów, które niestety już nie są popularne, troszeczkę temu autu brakuje. No i teraz czas na tą stara. No. Jedziemy po takiej gorszej drodze, przy okazji zaczął nam padać deszcz. Jest to droga z takich już dosyć starawych płyt, prawdopodobnie z lat 80. No i troszkę mniej dźwięków dochodzi z tego samochodu. Mam wrażenie, że tutaj producent w tym wypadku... Właśnie pytanie, gdzie ten samochód jest produkowany, trzeba by to sprawdzić. W Turcji. W Turcji, dziękuję Ci Krzysztofie, Ty jak zwykle jesteś niezawodny. Pewnie razem z całą inną pozostałą gamą, czyli z Kangurem i z Mercedesem. Czyli teoretycznie można by tutaj dawać diesla, tak? Gdyby tylko Nissan chciał, ale nie chce. U konkurencji jak najbardziej diesel występuje. Ale tak, no to jakby kończąc myśl, myśl jest taka, że tutaj mamy więcej wyciszenia. Ten samochód, no oczywiście nie traci swojego dostawczego charakteru, bo to dalej jest auto, które no, ma ten sznyt auta dostawczego. Ale jest jakby nieco bardziej osobowe. Ale tak gdyby o nim pomyśleć jako o samochodzie dostawczym, no to zobaczcie, no to jest wszystko, co trzeba. Lewarek skrzyni biegów również jest wysoko. Troszkę zabrakło tutaj potencjometra do radia, ale na szczęście mamy ten taki typowo renówkowy joystick do sterowania i możemy sobie to robić ciszej, głośniej. To jest fajne rozwiązanie. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no zwłaszcza ci, którzy renówkami na co dzień jeżdżą. No, bardzo przyzwoity samochód. No, dalej nie jest to auto osobowe, takie stricte. No, troszeczkę tutaj brakuje do tej osobowości. Tutaj też jest taka, a nie, to jest taka mała wycieraczka z tyłu, nie taka wielka jak w Caddym. No, jestem mile zaskoczony tym samochodem. Oczywiście tu też czasem można usłyszeć jakiś dźwięk taki niepożądany. No ale pamiętajmy o tym, że no jednak tu jest bardzo dużo blachy. Tu jest, mamy taki, no i w jednym, i w drugim samochodzie, no taką, takie pudło akustyczne, można by powiedzieć. Tak dużo tu jest przestrzeni, że rzeczywiście to bardzo rezonuje. Ale w tym samochodzie rezonuje mniej niż w tamtym. No, dużym minusem jest to, że mamy tylko i wyłącznie wersję benzynową, którą jedziemy, no i diesla. Diesla. Elektryczny samochód, którego zasięg zimą nie jest rekordowy. No szkoda, szkoda, że tutaj nie ma diesla. To jest moim zdaniem główny minus tego samochodu. Poza tym jest bardzo przyzwoity. No i fajne jest też to, że za zbliżone pieniądze do Volkswagena tam mamy wersję taką dosyć podstawową. Trzeba dorzucić paręnaście tysięcy, a nawet kilkadziesiąt, jak w przypadku tego auta, którym jeździliśmy przed chwilą. No, słychać te dziury, te studzienki, a nie aż tak jak w VW. Ale tutaj jednak mamy dosyć dobre wyposażenie w tej cenie bazowej. To wszystko, co tutaj jest, właściwie jest. I to mi się też podoba, że tutaj ktoś nie oszczędzał. Pytanie, czy takie samochody będziecie wybierać. Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu vany przestały być popularne, że wszyscy potrzebujemy SUV-ów. I myślę, że tak trzeba skończyć ten test. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.